Starnowa TV. Starnowa TV. Lokalna, profesjonalna, ciekawa i zawsze na czasie telewizja. Starnowa TV to publicystyka, kultura, porady, ciekawostki Starnowa i regionu. To także sport, kronika policyjna oraz audycje dla seniorów. Starnowa TV to specjaliści od transmisji na żywo z różnych wydarzeń. Starnowa TV. Polub nas na Facebooku, oglądaj w internecie i sieci kablowej. Starnowa TV. Niezależna i dynamiczna, tworzona dla widzów i z widzami. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu musisz odwiedzić. Dzień dobry Państwu, Łukasz Winczura, program Starczy na dziś i nasz specjalny gość. Zgodnie z sugestiami wczorajszego gościa, pani Ani Górskiej, serdeczne pozdrowienia. Będziemy częściej zapraszali kobiety, żeby tak nie było, że szowinistycznie tylko mężczyźni. Zatem przed Państwem pani od kultury w Tarnowie, pani Ewa Łączyńska-Widz, debiutująca w naszym studiu, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych. Najniższe ukłony pani Ewo, dzień dobry. Dzień dobry. Spóźniona, ale szczera na Dzień Kobiet. Ale to w Oktawie to się liczy. Dziękuję. Pani Ewa, nasz dzisiejszy gość, ma dość ciekawy sposób promowania instytucji, którą kieruje od lat. Właśnie, proszę powiedzieć jaki. Albo inaczej, zanim pani odpowie, zrobimy 3 sekundy przerwy i rzucimy w czasoprzestrzeń, gdzie mieści się Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie. 3, 2, 1. Zobaczymy, ile Państwa sobie odpowiedziało. A teraz pani Ewa wyjaśni, jak promuje na co dzień. Zresztą główna siedziba znajduje się od 10 już lat w Parku Strzeleckim, w Pałacyku Strzeleckim, więc to jest nasze pierwsze miejsce. I często zdarza mi się, że idąc do pracy, pytam, przepraszam, którędy do BWA. Jakie trafienia? Różnie. Ale jest jeszcze sporo osób, które nie wie, w związku z tym po prostu jest co robić. Prowadzi pani działalność misyjną. Ach, przypomniałam sobie, że muszę iść tędy, jak to idę do Szczeleckiego w prawo od Słowackiego. To dlatego, że zajmujemy się sztuką współczesną. Biuro Wystaw Artystycznych to Galeria Sztuki Współczesnej. Więc w ostatnim czasie galerie handlowe zrobiły wielką karierę. Ale myślę, że sami dobrze wiemy, że nie tylko w życiu chodzi o zakupy. I że także warto mieć coś innego. Kupić coś dla ducha. Dokładnie, kupić coś dla ducha, albo często nie trzeba wydawać pieniędzy, żeby coś dla siebie, coś dla ducha zrobić, coś dlatego, żeby może trochę lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy, który jest bardzo złożony, skomplikowany, ciągle nas zaskakuje. A w sztuce, no właśnie, często oglądając sztukę współczesną, właśnie artyści dzielą się różnymi wrażeniami, emocjami, problemami, z którymi także my się zmagamy. Na sztukę współczesną, to ja czasem tego nie ogarniam. A czy ogarnia pan świat, w którym żyjemy? Nie. No właśnie. Czy można być normalnym w dzisiejszym świecie? Myślę, że jak najbardziej, tak. Ale właśnie myślę, że warto... warto się rozglądać, warto coś więcej wiedzieć, warto być bardziej świadomym, w związku z tym fajnie czasem pójść na koncert, puścić jakąś piosenkę, od czasu do czasu przeczytać jakiś wiersz i też w związku z tym warto przyjść na wystawę, nawet jeżeli nie wszystko od razu rozumiemy, to myślę, że no właśnie, warto nie tylko być konsumentem tego szalonego świata, ale też warto go trochę głębiej, lepiej zrozumieć. I tak galeria jest takim miejscem. I także jeżeli ktoś jeszcze nigdy u nas nie był
i myśli, że może to nie dla niego, albo może to jest jakieś miejsce, którego... Właśnie... Przyjdź, dotknij, znaczy nie dotykaj eksponatu, ale przyjdź, sprawdź. Przyjdź, sprawdź, tak. I też w najbliższym czasie będzie kilka okazji. To na końcu powiemy, tak. Właśnie, żeby nie siedzieć w domu w weekend. Tak, ale jeszcze wracając do tych lokalizacji, bo pan redaktor pokazał 3. I to epicentrum to jest właśnie Pałacyk Strzelecki, ale też nasz oddział już od wielu lat działa w budynku dworca kolejowego. Panorama Siedmiogrodzka, bingo! Panorama Siedmiogrodzka, ale my jesteśmy naprzeciwko i tam mieści się nasza galeria, gdzie jest wstęp wolny, nie trzeba płacić biletu. Można czekając na pociąg, jak czasem się przyjdzie za wcześnie, albo pociąg się trochę opóźni, można tam zajrzeć... Albo ucieknie i czeka się na następny. Zajrzeć na wystawę, która właśnie jest po sąsiedzku, więc po sąsiedzku mamy Jana Stykę i bardzo ciekawy obraz, panoramę siedmiogrodzką. Natomiast u nas są zmienne wystawy sztuki współczesnej i tam też można właśnie wejść. Tak po prostu nawet na chwilę, na moment, no i właśnie rzucić okiem, zobaczyć aktualnie od najbliższej niedzieli. Będzie też ciekawa wystawa Lux in Tenebris, wystawa takiego artysty z Rzeszowa, Łukasza Gila, która dotyczy światła. I ciemności, jak sama nazwa wskazuje tytuł. Dokładnie, tak, więc to jest druga lokalizacja, dworzec kolejowy w Tarnowie, a trzecia lokalizacja to jest ulica Wałowa 25. Przy odsłoniętej półbaszcie. Kebab. I tam. Akwarium. Jakkolwiek pan redaktor... No na mieście tak mówią, pani dyrektor. To, co mówią na mieście, jest prawdą, tak? To znaczy... Nie wiem, no ludzie mówią to tak, jak... No. Tak, można nazwać to miejsce różnie, natomiast oficjalna jego nazwa to jest Multimedialne Centrum Artystyczne. I warto tam zajrzeć, a także wejść do podziemi, ponieważ główna przestrzeń tego miejsca znajduje się pod ziemią. Tak, jest klimatycznie, a będzie okazja już dziś, żeby tam przyjść, ponieważ dzisiaj o godzinie 17 mamy tam bardzo ciekawe spotkanie z duetem takim, który to jest duet graficzny, Studio Postnowiki. I będą mieć wykład, ale bardzo polecam, bo on będzie w takiej trochę niekonwencjonalnej formie. Jak ciekawej. Artysta za coś bierze, musi być niekonwencjonalny. I nie będzie długi, więc jak ktoś nie lubi właśnie długich form, to też zapraszam. Wstęp jest wolny, a dotyczyć będzie plakatu, projektowania historii polskiego plakatu, ale to będzie taki wykład z niespodzianką, więc polecam. 17. Wałowa. Wstęp wolny, Wałowa 25. Dobra. Proszę zakonotować. Czy Tarnów należycie docenia kulturę? Tak. Pytanie trochę polityczne. No bo wiadomo, samo się nie pstryknie, pieniądze trzeba mieć. Koniaki jest, każdy widzi. Nie jest tym różowo. No tak, ale to jest bardziej złożona kwestia, tak patrząc Pani się spina budżet? No, tak się staram, żeby się spiął, tak. Ale są trudne czasy. Natomiast jakby patrzymy z optymizmem w przyszłość. To ma Pani wyjście? Nie mam wyjścia. Uważam, że to nasza działalność jest ważna dla tego miasta. To jest miasto, które jest miastem kultury. Wystarczy spojrzeć na Tarnowski Rynek, wystarczy przejść się uliczkami. Mieliśmy szczęście do osób, które decydowały o tym mieście i dla nich kultura także była ważna. No Tarnowski, Hetman na przykład. Hetman Tarnowski na przykład, ale też patrząc właśnie na znakomite urbanistyczne lokalizacje czyli miasta. Czyli taka monarchia, taka zabudowa, ta wiedeńska, tak? To się jakoś Rugenstil się chyba to nazywa, taki styl jest budowania, bo gro budynków, tak. Budynek poczty są podobne, były w Krakowie, w Tarnowie, szkoły, według jednego Szimela budowane. Tak, dokładnie. I teraz tutaj właśnie też okres secesji, okres też właśnie Austro-Węgier i myślę, że wiele osób być może tak marzy, jadąc do Wiednia na wycieczkę, czuje się tam dobrze, czuje się swojsko. Jak w Tarnowie. Jak w Tarnowie, jak w małym Tarnowie, w Wiedniu, tak Tarnów, miniatura. Mały Wiedeń. Natomiast na przykład jadąc do Warszawy, trochę już jest inaczej, tak? Ta zabudowa warszawska jest nieco inna, więc myślę, że tutaj te pozostałości, no ale to jest właśnie historia, ale też to, co jest ciekawe, to jest to, że ta historia, która tutaj jest i którą możemy obserwować, no jeżeli chodzi o dawną historię, chodząc po Tarnowie, spacerując, czyli ona jest obecna w architekturze, że w czasie II wojny światowej nie została zniszczona i w związku z tym te ślady mamy. Tak? Jest świetna, modernistyczna dzielnica Mościce. Tak. Są bardzo dobrej klasy kamienice. Zresztą pani pisała tą książkę Tarnów 1000 lat.
Nowoczesności, nowoczesności, tak. No, to teraz sobie przypominam. Ale to był taki projekt, który zrealizowaliśmy i który wskazywał na to, że właśnie ta w Tarnowie też bardzo ciekawa historia, która działa się od lat 20. przez 30 lata. Cały czas tutaj jest i tutaj owocuje. Inżynierowie, którzy budowali Gdynię, potem tutaj przyjechali Eugeniusz Kwiatkowski, ale nie tylko. Zwisłocki, tak. I wielu z tych inżynierów no właśnie budowało Gdynię i jechało gdzieś dalej, tak? Ale wielu z nich budowało Mościce i tutaj zostali. I w związku z tym ta elita, która tutaj była, to byli świetnie wykształceni ludzie, którzy studiowali w Lwowie, w Wiedniu. Tutaj zostali. I mieli wyższe potrzeby kulturalne. Mieli wyższe potrzeby. Od przeciętnego zjadacza chleba, który martwi się, jak przeżyć. Tak, na przykład to, że są zachowane bardzo ciekawe archiwa fotograficzne właśnie takiego życia codziennego w Mościcach, się nieczęsto zdarza, ponieważ niewiele osób w tym czasie miało aparaty fotograficzne, a tym osobom dobrze się powodziło, pracowali na zakładach azotowych, mieli dobre pensje, ale widać, jakie mieli dworki, jak inżynierowie dostawali te, no, służbówki, nie? Tak, dokładnie, więc też no, cała jakaś taka kolonia intelektualna, która do dzisiaj jakby jest, tak? Wielu mówi, na przykład Wilhelm Sassel nigdy nie powie, że jest z Tarnowa, tylko że jest z Mościc. No właśnie, tak, tak, ponieważ rzeczywiście... No, ksiądz profesor Hel też czasem mówi z Mościc, nie używa Tarnów. Tak, no właśnie, ksiądz profesor Heller, tak, na przykład to, że można w niedzielę pójść i posłuchać księdza Hellera. Ale to do Maksymiliana, do Tarnowa. Do Tarnowa, ale jakby, no to są bardzo ciekawe rzeczy i to się dzieje w Tarnowie, tak, więc myślę, że jeżeli chodzi o kulturę w Tarnowie, no to zaplecze jest bardzo duże, a poza tym też... Niż na propos architektury, bo właśnie w tej książce Tysiąc lat nowoczesności, tam pani opisuje, czy autor, ten dom przy Chopina. Tego radiologa, tak, przy Chopina. Tak, książka, tak. Bardzo ciekawy dom, no. No, to jest... A jeszcze, a kto musiał być Nowotrowski, jak on to budował? To tak. Tam pewnie pielgrzymki ciągnęło oglądać. Ciągnęły, zachowały się też takie artykuły, ale właśnie bardzo polecam spacer po ulicy Chopina w Tarnowie, gdzie mieści się dom doktora Książka. Bardzo spektakularna. Na przeciwko kamienica Szczepanika, niestety zaniedbana. No właśnie, ale może znajdą się fundusze, może znajdzie się pomysł też na to miejsce. Natomiast wracając do domu doktora Książka, no jest to bardzo niezwykły przykład architektury postmodernistycznej. Ten dom powstawał przez 10 lat i tylko dzięki uporowi właściciela, pana doktora Książka, który zamówił ten projekt u architekta. Czasy były bardzo trudne, dostać materiały było bardzo trudno. Natomiast tam jest wszystko zrobione według projektu i też to, że to są niezwykłe kolory, fioletowy kolor, pomarańczowy kolor, to są takie kolory, które się nie spotyka ich w takiej formie. One są oryginalnymi kolorami i naprawdę jest Ale to... Ale pani mówi o wnętrzu czy o zewnętrzu? O zewnętrzu, tak. Ale w środku też wszystko jest zaprojektowane, natomiast no, to jest przestrzeń prywatna, tak więc tak, ale tam były zdjęcia ze środka, pamiętam, tej książki. W tej książce są, także po prostu polecam, można zajrzeć do książki. Natomiast przechodząc, naprawdę jest to świetna architektura. No i trochę właśnie tego rodzaju miejsc w Tarnowie jest. No jest, no, weźmy, nie, no, pani firma to jedno, ale mamy Muzeum Diecezjalne, unikatowe. Znakomite kolekcje. Szczególnie kolekcja tej sztuki średniowiecznej. Tak. Te tryptyki opłakiwania z Homranic na przykład, no to w każdym albumie To są podręcznikowe. Bardzo wiele studentów historii sztuki z różnych miast, różnych instytutów przyjeżdża tutaj na takie objazdy, ponieważ tutaj rzeczywiście można no, zapoznać się ze świetnymi zbiorami. Muzeum Okręgowe. Okręgowe, Galeria Sztuki Sarmackiej, nie? Ten szlachcic z obciętym uchem, też we wszystkich albumach jest. Nie? Teraz nam przybyło za 4200 darowizna. Fajnie to brzmi, darowizna za 4 200 000 porcelany Sanguszku. Tak. Potem mamy muzeum etnograficzne. Mamy pierwszą w Polsce, a nawet szerzej chyba, wystawę sztuki romskiej, tak. Która też jest takim... Bardzo wiele osób przyjeżdża do Tarnowa tylko, żeby to zobaczyć, ponieważ w jakiś sposób interesują się tematyką romską. I to jest takie absolutnie kultowe miejsce. Kiedyś mi pani powiedziała, nie do końca tak ten, mnie pani przekonała, jak rozmawialiśmy a propos tej rzeźby czy instalacji Sasnala, myślę, te takie kręgi, takie te cembrowiny. Pani się obraziła na mnie wtedy. Nie obrażam się. Miło mi.
No, że do Tarnowa specjalnie przyjeżdżają patrzeć na to arcydzieło. Tak, to jest rzeźba. Wilhelm Sassnal jest ciekawym artystą. Głównie słynie z obrazów, jest świetnym malarzem, także tworzy filmy, komiksy. No i to w Mosicach kręcił jednym filmem. Pamięta pani taki postmodernistyczny? Tak, powstawały filmy w Mosicach. Na Azotach, no. Tak, natomiast właśnie powstała taka rzeźba, która jest wyjątkiem, ponieważ... A co ono znaczy? Drugiej nie ma. Więc rzeźba znajduje się przy ulicy Chemicznej, za budynkiem Zarasta, chyba, że tak ma być. No, tak teraz nie ma, może, ale... ma tworzyć taką właśnie formę, która jakoś nawiązuje do nieukończonej jakiejś budowli, ale też nawiązuje do okresu właśnie dorastania artysty w Mościcach w latach, koniec lat 70., początek 80., czasy zimnej wojny, kiedy w Tarnowie, w Mościcach, no właśnie z jednej strony jakby dobrze się żyło, ponieważ też te potrzeby, także kulturalne, te wyższe potrzeby były zabezpieczone. Dom kultury. Dokładnie. Nie? Też wtedy świetnie działający, tak, dofinansowany przez zakłady. Ja na Dumniskach mieszkam, ale jeździłem tam do domu kultury, no jako dziecko na niedzielę statusiem, to teraz reaktywowała pani Anna Chmura, ale były świetne odczyty ze starożytności. Nie, zmarł niedawno profesor Krawczuk je miał. O Boże, jakie tam tłumy waliły na to. No wiem, że wiele się wtedy działo, także jeżeli chodzi, nie wiem, o sport, tak więc z jednej strony tam po prostu... Cały kompleks tam jest sportowo-kulturalny. Tak, tak. Poza tym też osoby, które pracowały na Azotach, no też w miarę bezpiecznie się im żyło. Ta kultura była na wyciągnięcie ręki, bo tak. To jest takie za monetę w kieszeni na ten. Dzisiaj jednak, no proszę sobie wyobrazić, małżeństwo z dwójką dzieci chce iść na przykład do kina, do teatru, no to trzeba, no potem na jakieś lody, to z 200 jak nie trzeba wyskoczyć, jak nie więcej, nie? A kultura się robi coraz bardziej elitarna. Może to i lepiej, bo jak komuś zależy, to taki widz będzie bardziej wyrafinowany, a tak jak coś ma jest na wyciągnięcie ręki, łatwo przychodzi, to się tego nie docenia. No, czasem tak jest. Ale też w Tarnowie jest dużo ofert, dużo możliwości, żeby przyjść bezpłatnie. U nas na przykład jest tak, że każdy wernisaż jest... Wszyscy nie trzeba mieć specjalnego zaproszenia, także każdego z Państwa zapraszam. Informacje aktualne są na naszej stronie, na Facebooku, na Instagramie. Też jest bardzo ciekawe, takie przydatne narzędzie. To jest kalendarz, który prowadzi Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa. Adres to jest www.kultura.tarnow.pl. Tam jest kalendarz i można też sprawdzić, co danego dnia, czy w innym terminie się dzieje. Wiele z tych wydarzeń jest wydarzeniami bezpłatnymi. BWA także, więc po prostu wystarczy przyjść, jeżeli chodzi o nasze bilety, tak jak powiedziałam, przed nasz oddział w budynku dworca jest tam zawsze, wstęp jest wolny, ponieważ doszliśmy do wniosku, że to jest takie właśnie miejsce, które jest na chwilę, tak, więc po prostu tam wprowadzenie biletów mija się stylem w tej lokalizacji. Też to wystawy, które prezentujemy na ulicy Wałowej 25 są bezpłatne, natomiast w Pałacyku mamy bilety w cenie 8 zł. 5 zł, 3 zł, 1 zł, ale w czwartki mamy specjalną ofertę i w każdy czwartek jak wejdą... Jak każde porządne muzeum ma jeden dzień wolny. Tak, u nas jest freakowy. 1 zł, więc tak. Także myślę, że ta złotóweczka jednak... Ach, bo to teraz nie można nic za darmo. Która... Trochę tak jest, tak, ponieważ też jesteśmy VAT-owcą, korzystamy z różnych ulg VAT-owych, w związku z tym musimy pobierać opłaty. Ale myślę, że 1 zł to nie jest dużo za ciekawe wystawy. Oczywiście. Czy kultura z Tarnowskim, to, znaczy właśnie inaczej, kto z twórców jest takim towarem eksportowym Tarnowa na niwie kulturalnej? Muzyka, malarstwo, rzeźba, no o panu Sassnalu już mówiliśmy. No i ja może skupię się na plastyce, czyli na tym, czym się zajmuję, sztukami wizualnymi, więc tych nazwisk jest trochę. Teraz na przykład takim gorącym też nazwiskiem jest Karolina Jabłońska. To jest artystka, która pochodzi z Niedomic, z powiatu Tarnowskiego, ale uczyła się tutaj w trzecim liceum i teraz też robi dużą karierę. To jest bardzo ciekawe malarstwo. Teraz aktualnie trwa jej wystawa w Berlinie w takiej dość prestiżowej galerii Esther Schipper, ale też ma swoją indywidualną wystawę w Krakowie. Natomiast jej pracę będzie można zobaczyć w Tarnowie na salonie, który otwieramy 31 marca. Ciekawym artystą związanym z Tarnowem jest Krzysztof Maniak. To jest artysta, który pochodzi z Tuchowa, ale tutaj cała jego twórczość łączy się z terenami okołotarnowskimi, ponieważ... To pejzażyki? Czy tam? Pejzażyki, ale w innej formie, bo on interesuje się krajobrazem, interesuje się bardzo pięknym podtarnowskim pejzażem takim... Toskania, jak to mówią. Natomiast tworzy filmy, tworzy takie zdjęcia, performance, które dzieją się w lesie,
przyrodzie, więc jest tam sporo właśnie o pejzażu, ale jakby nie malowanym, tylko który uwiecznia w innych mediach. Tak, gdzieś czytałem w gazetach, że nagrody zbiera pani Martyna Czech, ale ona chyba w Bielsku siedzi, ale wystawia tam, tak, że mieszka każdy w wydarzeniem. W Katowicach, to jest malarka, która pochodzi z Tarnowa, też tutaj ukończyła 5 liceum, w każdym razie, no i masz taki bardzo swój charakterystyczny styl, taki nieco drapieżny. Taki Tak, brudne strasznie, to takie tu ręka ucięta, tu głowa, makabreska czasem. No trochę makabreska, ale to jest... Wrażliwość kobieca. Jest ciekawe w sztuce, że właśnie każdy obraz jest indywidualny, tak? I że można, tak, jedni ukazują rzeczy piękne, w sposób piękny, inni ukazują emocje, które też nam towarzyszą, jakieś trudne, tak, sprawy, ale jakby przerabiają to właśnie w formie obrazów. I no ciekawe jest to, że można zetknąć się z tymi obrazami, tak? I też prowadzimy dużo zajęć, prowadzimy dużo lekcji, prowadzimy dużo takich oprowadzań po wystawach, więc to już jest taka nasza norma. A jak pani obserwuje na Akademii Tarnowskiej, czy na Akademii, no, chyba Tarnowskiej już, ten wydział taki właśnie sztuki, on rokuje tam, że jakieś talenty nowe się objawiają, jak pani ogląda ich pracę? Wydział rokuje. Tutaj rozpoczął działalność 10 lat temu i w tym roku też będzie właśnie okazja, żeby przyjrzeć się, co przez te 10 lat też powstawało na Wydziale Sztuki, ponieważ no już dziś będzie taka okazja, ponieważ przychodząc na ten wykład o 17:00 będzie można zobaczyć dyplomy 10x10, najciekawsze dyplomy z taką retrospektywę małą, czyli z tych 10 lat. Natomiast wystawa aktualnych dyplomów rozpocznie się 17 marca w Tarnowskim Centrum Kultury. Ale te rozmowy o tym, żeby Tarnów miał swój wydział, pamiętam, jeszcze prowadził i dyrektor Wojtowicz, mój poprzednik. I jak rozpoczęłam pracę w Tarnowskim BWA w 2008 roku, to już te rozmowy były. Więc tak naprawdę te starania były tutaj już od wielu lat. W związku z tym, że no właśnie jakoś tak uważano, że tutaj jest sporo, że takie studia mogą mieć zainteresowanie. Jak się okazało, mają. Też ten czas pandemii, także czas no, też trudnych finansowo czasów decyzji dla rodziców, którzy muszą wysłać swoje dzieci, tak, utalentowane dzieci, które chcą się uczyć, rozwijać gdzieś dalej, to też jest teraz bardzo kosztowne. A czasy się zmieniły i też działając w Tarnowie, można tworzyć ciekawe rzeczy, można pracować też zdalnie, na przykład żyć tutaj. U pani się wystawiać. U nas się wystawiać, więc absolutnie ten wydział bardzo dobrze pracuje i są to ciekawe osoby. Też tam można nauczyć się projektowania graficznego, można nauczyć się też grafiki, która przydaje się właśnie w internecie. Zapotrzebowanie na taki zawód jest spore, więc jakby są perspektywy. Przyjemne z pożytecznym. Tak, także z jednej strony można rozwijać swoje pasje takie twórcze, a z drugiej strony można także znaleźć konkretny zawód i ci absolwenci, większość z nich nie ma problemów ze znalezieniem zawodu i całkiem dobrze sobie. I wyjeżdża z Tarnowa. Niekoniecznie, ale nawet jeżeli wyjeżdża, to co w tym złego? Tak? Nie no. No wiele osób wyjeżdża, niektórzy przyjeżdżają. Tak, tak. Jest życie. Tak. No dobrze, bo już to chwilę, bardzo miło nam się rozmawia, ale tak, mieliśmy co weekend. Tak. Więc chciałam Państwa... Do informacji sobie to wykroimy, tak. Do serwisu, Rafał, dobrze? Tak, więc dziś zapraszam o godzinie 7. Dziś, czyli środa. Dziś środa. Nie, czwartek. Dziś czwartek, 9 marca, godzina 17. Zapraszam do Multimedialnego Centrum Artystycznego Wałowa 25, żeby zobaczyć nową wystawę dyplomów Wydziału Sztuki, ale także, żeby posłuchać bardzo ciekawego wykładu studia Nowiki o projektowaniu graficznym, o plakatach. Wstęp wolny w najbliższą niedzielę. O godzinie 15:00, także z Wałowej 25, spod Multimedialnego Centrum Artystycznego, rozpocznie się spacer Ślad Kobiety, Duch Epoki. Spacer, który związany jest z Dniem Kobiet, ale także z taką inicjatywą miasta Tarnowa, Marzec Tarnowianek, czyli w marcu organizujemy wydarzenia, przypominamy o ciekawych kobietach, które tutaj żyły, ale także pokazujemy ciekawe kobiety, które teraz tutaj twórczo działają na różnych polach. Natomiast w ramach tego... A mówili pani rąk tajemnicy, które, jakie to kobiety, bo tak... Za staropolszczyzną Elżbieta Drużbacka, mogę się założyć. Będzie, panie redaktorze. Będzie Helena Sanguszko, ale też będzie trochę businesswoman.
Będzie trochę nowych nazwisk, ale chcę zachęcić, więc bardzo zapraszam. Ten wykład, ten spacer po mieście poprowadzi pani Katarzyna Kulczyk-Foszcz, która aktualnie robi bardzo ciekawą kwerendę o dotyczącą historii tarnowskiego krawiectwa i wiele ciekawych nazwisk odkryła, badając tarnowskie archiwa. A jak będzie lało? Jak będzie lało, to mamy alternatywę, mamy plan B. Wtedy wejdziemy do podziemi, do Multimedialnego Centrum Artystycznego i ten spacer będzie w formie prezentacji. Natomiast jeżeli będzie pogoda, na co liczymy, to spacer zakończy się pod Pałacykiem Strzeleckim i tam bardzo zapraszam, żeby wejść do środka, ponieważ jest wystawa Międzynarodowe Biennale Miniatury, na której można zobaczyć prace tarnowskich artystek Doroty Bernackiej, Kamili Jajkowskiej, Magdaleny Miłoś. Także też jest okazja, żeby z twórczością ciekawych artystek się zapoznać. Dobra, i ostatnie pytanie. Startuje pani na kolejną kadencję? W tym roku kończy mi się moja kadencja. Czas szybko płynie. Do końca grudnia. Tak, jeżeli będzie konkurs, to rozważam to. Ta praca, wbrew pozorom, nie jest łatwa. Połknęła pani bakcyla. Nie jest łatwa, ale daje... Z kulturą jest pani całe życie związane. Daje dużo satysfakcji i myślę, że warto pracować dla tego środowiska artystycznego w Tarnowie, dla tego miasta, więc myślę, że... Będę to rozważać. Będzie pani dalej prowadziła działalność apostolską, gdzie mieści się główna siedziba BWO? Tak, mam nadzieję, że coraz więcej mieszkańców i turystów będzie nas częściej odwiedzało. Bardzo serdecznie zapraszam. No i też jeszcze ostatnia zapowiedź. Bardzo chciałabym zaprosić państwa na wernisaż, który odbędzie się 31 marca w piątek o godzinie 18. To jest Salon BWA. Wystawa, która prezentuje prace tarnowskich artystów. Będziemy prezentować prace ponad 100 artystów różnych pokoleń, starszych, w średnim wieku, ale także młodych. I to jest taka wystawa, jeżeli państwo jeszcze u nas nie byli, to bardzo polecam, ponieważ to jest wystawa, na której są bardzo różne prace, malarstwo, tkanina artystyczna, fotografia, szkło, ceramika. Więc także ci, którzy myślą, że może nie lubią sztuki, może to nie jest dla nich, to jest taka wystawa, która myślę, że państwu się spodoba. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszam na już 9. Salon BWA w Tarnowie. Wystawa rozpocznie się 31 marca i trwać będzie do połowy maja. Dobrze. I tradycją programu jest, że można kogoś pozdrowić na koniec. Bardzo chciałabym pozdrowić mieszkańców Tarnowa. W sposób szczególny też może chciałabym pozdrowić mieszkanki Tarnowa. W związku z tym, że trwa akcja Marzec Tarnowianek, chciałabym właśnie życzyć się wszystkim Tarnowiankom siły, mocy, sprawczości, radości z kobiecości, a także tego, żeby panie, no właśnie, może częściej też przychodziły do naszej galerii. Poszło. A ja tradycyjnie pozdrawiam tatusia, siostry i Kasię. Pani Ewa Łączyńska-Bic, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie, była naszym gościem. Dziękuję i zapraszamy za czas jakiś. Do zobaczenia. Łukasz Wieczorem, miłego dnia. Do zobaczenia. Do jutra. Do widzenia. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.